wygrana Hillary Clinton jest dla rynków status quo, czyli osoba, która jest przewidywalna, osoba, która nie wprowadzi jakichś radykalnych zmian, więc tutaj rynki będą patrzyły na to, co będzie robił Fed, to, co będą robili inni, więc wracamy do tego, co zawsze. Natomiast jeżeli wygra Trump, a szanse ma coraz większe, jeżeli patrzymy na sondaże, to w pierwszym momencie następuje silny skok ryzyka na świecie. Czyli jest taki strach. Strach przed tym, co ta prezydentura ze sobą przyniesie. Czy aby Trump zrealizuje swoje odpowiedzi, też nie. Więc ja bym tutaj patrzył na to, czy wygra Trump. Jeżeli wygra Trump, to jaki będzie układ w kongresie? Zakładając, że kongres będzie mógł blokować część pomysłów Trumpa, to na dłuższą metę ta prezydentura dla rynków nie będzie zła. Ale oczywiście w krótkim okresie ten strach na rynkach się pojawi i w takim układzie giełdy oczywiście wyraźnie w dół, 9 listopada po wynikach wyborów. I dolar, który idzie do góry, bo moim zdaniem nie ma innej alternatywy dla bezpiecznych przystani, jak właśnie amerykański dolar. Czyli jeżeli patrzymy na sytuację w kraju, dolar do złotego, to sądzę, że my powrócimy w poziomy, które już były w 2 tygodnie temu, poziomy 3,98, 4,0, więc ta bariera 4,0 tutaj się nam może pojawić. Też ogólnie biorąc będzie słabszy złoty, więc euro złoty mógłby wtedy skoczyć do góry na poziom 4,35, 4,40. Natomiast jeżeli patrzymy na franka, to warto powiedzieć o takiej sytuacji, która była 24 czerwca, kiedy poznaliśmy wynik referendum w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że już o 6-7 rano interweniował Bank Szwajcarii, czyli frank, który się wpierw wyraźnie umocnił, później oddał pola, więc tutaj na franku też oczywiście przeżyjemy troszeczkę nerwowości, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było jakiś ruch znaczący. I generalnie po 2, 3, 4 dniach wszystko się powinno uspokajać, czyli podobnie jak to miało miejsce, w przypadku referendum w Wielkiej Brytanii, kiedy mieliśmy wyraźny skok w górę, po czym rynki zaczęły schodzić ponownie na niższe poziomy. I taka ciekawostka, sytuacja na rublu. Rosyjska waluta jest to waluta, która zyskała najwięcej po brazylijskim realu w tym roku. Dlaczego? Bo drożejąca ropa. Bo wysoki poziom 100%, 10%, czyli dość duży. I w takiej sytuacji, że wygrywa Trump, to rubel na tym traci. Z tego powodu, że jest ucieczka od tej waluty i wzięcie zysków, które są spore w tym roku. Więc Hillary byłaby dobra dla rubla, a Trump byłby negatywny.